Dobrze wspominasz tego rywala, bo udawało ci się już strzelać jemu bramki. Jak teraz podchodzisz do tego meczu? No na pewno wiemy, jaki to jest rywal. Wiemy, że pierwsze połowy mają bardzo dobre, w drugich gdzieś tracą więcej bramek, ale ja, tak jak powiedziałeś, dobrze wspominam, bo ostatni mecz z Wisłą Kraków udało mi się strzelić dwie bramki. Ten mecz, pamiętam, za trenera Smudy wygraliśmy. No i mam nadzieję, że powtórzymy to i znowu zwyciężymy. Czy z wiekiem idzie doświadczenie i po 30 urodzinach teraz będziesz jeszcze bardziej wytrawnym lisem pola karnego? No wszyscy mówią, że z wiekiem się człowiek staje bardziej, jakby to powiedzieć, spokojniejszy i bardziej doświadczony, więc mam nadzieję, że tak będzie. Na pewno doświadczenie też przychodzi z każdym treningiem, z każdym meczem i tak jak powiedziałeś, mam nadzieję, że będzie tych bramek coraz więcej spadało, bo ostatnio nie była zbyt dobra skuteczność.